wieczór. Mam na imię Jarosław. Jestem porażkoholikiem. Dowiedziałem się o tym mniej więcej wtedy, kiedy w grudniu 2015 roku poznałem ideę Fuck Up Nights. Zachwycił mnie pomysł świętowania porażek. Odkryłem wtedy taki świat, w którym Steve Jobs został zwolniony z firmy Apple, a Oprah Winfrey powiedziano, że nie nadaje się do telewizji. Dzisiaj te osoby są prezentowane jako osoby, jako wzorce sukcesu, jako osoby, które mimo wcześniejszych porażek odniosły sukces. Taka też jest idea Fuck Up Nights, która polega na tym, że celebrujemy porażkę. Zapraszamy osoby, które opowiadają o tym, co im się niedobrego przydarzyło w życiu zawodowym, w życiu w pracy społecznej albo w sporcie. Opowiadają o błędach, które popełniły, o złych decyzjach, o niepodejmowaniu decyzji, dlatego że nie znaleźli na to czasu. Opowiadają o tym, jak udało im się położyć firmę. I wszyscy z tego się strasznie cieszą. Natomiast powiem wam, że moim zdaniem porażki nie są fajne. Powiem wręcz, że porażki są do dupy. Dlatego, że w momencie, kiedy poniesiemy porażkę, to nie czujemy radości. Czujemy frustrację, ból, smutek, zniechęcenie. Te porażki żyją w nas bardzo długo, bardzo je przeżywamy i mają bardzo duży wpływ na to, co robimy. Dlatego zastanawia mnie zawsze to, jak dużo ludzi mówi o porażkach i cieszy się z tego. W samym Fuck Up Nights co miesiąc w 200 miastach na całym świecie zbierają się ludzie, by celebrować porażki. Czy to jest normalne? Chyba nie. Dzięki prowadzeniu Fuck Up Nights stałem się trochę rozpoznawalny i w 2016 roku w grudniu ówczesne Ministerstwo Rozwoju zaprosiło mnie na taką konferencję biznesową Porażka w biznesie. Na tej konferencji występował Paul Iske, to jest profesor z Holandii i Paul opowiedział o takiej koncepcji, którą nazwał The Brilliant Issue, przepraszam, The Brilliant Failure, czyli dobrą porażką, jak przetłumaczyłem to na język polski. W pierwszej chwili, jak usłyszałem takie złączenie dobra porażka, pomyślałem sobie zaraz, halo, ale o co ci chodzi? Usiadłem i zacząłem go tak słuchać. Natomiast im dłużej mówił, tym bardziej mi te ręce się rozplatały, w końcu sięgnąłem po notę z długopis, zacząłem zapisywać to, o czym mówił. Teraz się wam, z wami tym podzielę. Paul zdefiniował dobrą porażkę jako coś, co składa się, jako wydarzenie, które składa się z czterech elementów. Pierwszy element jest taki, że podejmujemy jakieś działanie z taką intencją, że chcemy osiągnąć sukces. Nie zakładamy, że będziemy oszukiwać, że wyłudzimy jakąś dotację po to, żeby ją przehulać, że będziemy kraść albo że będziemy robić coś innego złego. Chcemy osiągnąć uczciwy sukces. Drugi krok, druga cecha takiego wydarzenia jest taka, że robimy wszystko, aby ten sukces osiągać. Wkładamy naszą pasję, naszą energię, nasze serce i nasz umysł w to, żeby ten sukces osiągnąć. Ponosimy często dużo wyrzeczeń, czasami kosztem rodziny, czasami kosztem przyjaciół, a zazwyczaj kosztem wolnego czasu, po to, żeby właśnie do tego sukcesu dotrzeć. Nie myślimy o tym, że może nam się nie udać. Chcemy ten sukces osiągnąć. Trzeci krok, trzecia cecha, ponieważ mówimy o dobrej porażce, no to jest taka, że nie osiągnęliśmy tego sukcesu, nie udało nam się zrobić tego, co planowaliśmy. Nie osiągnęliśmy tego celu, ponieśliśmy po prostu porażkę. Najważniejszy jest czwarty krok, ale nim wam o tym opowiem, chciałem wam opowiedzieć pewną historię z mojego życia, która wpisuje się w ten model, który mówiłem przed chwilą. Wiele lat temu byłem współwłaścicielem firmy, która produkowała gry komputerowe. Byłem producentem i często pomysłodawcą tych gier. Wymyśliłem pewnego razu taką grę, która miała rozgrywać się w dzielnicy podobnej do gdańskiej Zaspy i bohaterami mali być dwaj ziomale, którzy będą przeżywali tam różne dziwne przygody. Ponieważ do tej gry zainspirowała mnie taka seria gier wydawanych na Zachodzie, które były określane takim mianem Wacky Adventures. Te gry charakteryzują się taką kreskówkową, dynamiczną grafiką, bardziej w tradycyjnym stylu, żadnego tam 3D, taka płaska po prostu grafika. I stwierdziłem, że zróbmy taką grę, której będzie dużo animacji, będzie dużo się działo, będzie dużo gagów, będzie śmieszna i będzie przebojem. Namówiłem do tego, żebyśmy zainwestowali w tą grę nasz czas i pieniądze mojego wspólnika oraz zespół, który dla nas pracował. Pomysł się spodobał, zaczęliśmy pracować nad tą grą.
Włożyliśmy w to bardzo dużo serca, bardzo dużo energii, pracowało przy niej około 8 osób, trwało to kilka miesięcy. Ja sam oprócz tego, że zajmowałem się scenariuszem, dopieszczaniem tego scenariusza, tam dogrywaniem, to bardzo często rozmawiałem z całym zespołem o tym, jak ma wyglądać grafika, jak to wszystko ma się ruszać, jak ma wyglądać dźwięk, to bardzo dużo czasu na to poświęcałem. Byliśmy pewni, że robimy rynkowy przebój. Słuchajcie, i w końcu po kilku miesiącach zrobiliśmy tą grę. I niestety z powodu tej gry musieliśmy kilka miesięcy później zamknąć firmę. Mówię niestety, dlatego że w dużej części wydarzyło się to z mojej winy, dlatego że popełniłem jeden bardzo poważny błąd i popełniałem go bardzo regularnie w trakcie produkcji tej gry. Nie słuchałem moich współpracowników, nie słuchałem ich rad, nie słuchałem ich pomysłów, jak tą grę sprzedawać, jak ona powinna wyglądać. Nie posłuchałem też uwagi o tym, że tytuł gry, która jest przeznaczona dla dzieci, nie powinien brzmieć tak. No, odstraszało to trochę rodziców, którzy tą grę chcieli swoim dzieciom kupić w sklepach. Ta porażka tkwi we mnie do dzisiaj. Przez bardzo wiele lat w ogóle nie myślałem o tym temacie, bo mnie po prostu to bolało. Pamiętam ją bardzo dobrze, ale samo pamiętanie o porażce, o tym, co się stało, o tym, co się źle zrobiło, to jest za mało. I tu wrócę do definicji dobrej porażki, gdzie czwartą cechą tej porażki jest to, że musimy się z niej czegoś nauczyć. Z tego wydarzenia, które nam się nie udało, z tej klęski, z tych błędów, które popełniliśmy, które spowodowały, że nie osiągnęliśmy sukcesu, musimy się nauczyć czegoś wartościowego. Założę się, że wiele razy słyszeliście już takie zdanie, że porażki nie są klęską, jeżeli coś z nich wyciągniemy, jeżeli nauczymy się czegoś z nich. Natomiast mam pytanie, czy wiecie, jak to robić? Czy ktoś z was w praktyce zna metodę, jak podejść do porażki, do tego, co się wydarzyło, żeby się z tego nauczyć? Niech podniesie rękę, kto wie, jak to zrobić. Raz, dwa, trzy, cztery. Dziękuję. To dobrze, że tak mało osób wie, bo będę mógł coś fajnego wam powiedzieć pozostałym. Ponieważ jestem z zawodu informatykiem, a informatycy, jak wiecie, to są taki ludzie lekko autystyczni i najlepiej funkcjonują w świecie, który jest bardzo znormalizowany, gdzie są przepisy, metody, algorytmy, więc też pomyślałem o tym, żeby to, co można zrobić z porażką, jak można by się było jej nauczyć, żeby zamknąć pewną metodykę. I chciałem wam opowiedzieć o 4Z, czyli właśnie o tej metodyce, którą opracowałem w trakcie różnego rodzaju warsztatów, szkoleń czy coachingów, które prowadziłem. Dlatego 4Z? Za chwilę się domyślicie. Pierwsze Z to jest zidentyfikuj. W pierwszym kroku należy sprawdzić, gdzie popełniliśmy błędy, na czym te błędy polegały i czy te rzeczy, które się wydarzyły, są faktycznie błędami, na które mieliśmy wpływ. Może się zdarzyć tak, że zdecydujemy o tym, żeby wybudować fabrykę w jakimś miejscu, spadnie tam meteoryt i nam ją rozwali. Czy to jest błąd? No nie, to jest pewna rzecz, którą nie byliśmy w stanie przewidzieć. Natomiast jeżeli zdecydujemy się na wybudowanie fabryki w miejscu, w którym występują regularne trzęsienia ziemi i będzie taki przypadek, że to trzęsienie ziemi silne wystąpi, no to to jest nasza decyzja i to jest nasza porażka, że zdecydowaliśmy się tam tą fabrykę wybudować. Aby zidentyfikować, na czym polega porażka, można skorzystać na przykład z takiego narzędzia, które zostało zaproponowane przez profesora Iskę. On wymyślił coś takiego jak 20 takich wzorców porażek. I można te wzorce potraktować jako listę kontrolną, przyłożyć jej do tego wydarzenia, które skończyło się porażką i zobaczyć, które z rodzajów tych wydarzeń tam mogły wystąpić. I w ten sposób jesteśmy w stanie wykryć wszystkie błędy, wszystko to, co się wydarzyło, co doprowadziło nas do porażki. Drugi krok to należy zrozumieć, z czego te błędy wyniknęły. Co takiego się wydarzyło, że podjęliśmy błędne decyzje? Z czego wynikało to, że coś się nie udało? Mamy już tą listę błędów, możemy teraz przystąpić do jej analizy i możemy tutaj skorzystać na przykład z takich dwóch narzędzi jak 5 razy why, czy po polsku 5 razy dlaczego, które pozwala nam dotrzeć do sedna błędu, do tej pierwotnej przyczyny, z której ten błąd wyniknął. I możemy też na przykład skorzystać z takiego narzędzia jak diagram Ishikawy, które pozwala połączyć błędy z konsekwencjami, które pozwala znaleźć na przykład powód jakiegoś błędu, który wyniknął później, a wyniknął on dlatego, że wcześniej wydarzył się pewien szereg zdarzeń. Kolejny,
Tutaj bardzo ważne są dwie rzeczy jeszcze. Pierwsza rzecz jest taka, jeżeli chcemy zrozumieć, na czym polegała porażka, musimy być bardzo szczerzy względem siebie, względem ludzi, z którymi pracujemy. Jeżeli sami nie przyznamy się do naszych błędów, sami nie przyznamy się do naszych porażek, tylko naszej winy będziemy zwalać na to, że prawo jest złe, przepisy finansowe są złe, podatki są złe, inni ludzie są źli, to tak naprawdę nie będziemy mieli szansy wypracować w kolejnych krokach dobrego rozwiązania, które zapobiegnie takim porażkom w przyszłości. Bardzo ważna rzecz, analizując to, co się wydarzyło, nie należy bazować na wydaje mi się, tylko należy bazować na danych, na twardych liczbach, faktach, takich, które pochodzą z wiarygodnego źródła. Znowu, jeżeli tego nie zrobimy, to w kolejnym kroku nie będziemy potrafili wypracować realnego, prawdziwego planu. A kolejny krok to jest nic innego, jak właśnie zaplanowanie działań. Wiemy już, jakie błędy popełniliśmy, wiemy, z czego one wynikały, więc teraz jest czas na to, żeby na podstawie tej wiedzy zbudować sobie plan działania, który pozwoli w przyszłości, w przyszłych wydarzeniach uniknąć tych błędów albo zminimalizować ich efekty. W jaki sposób może być ten plan zbudowany? Może to być jakaś lista kontrolna, którą będziemy używali w sytuacjach, które skończyły się wcześniej porażką, już wiemy, czego omijać. Może to być jakiś plan związany z wdrożeniem jakiegoś rozwiązania, które pomoże unikać tych błędów. Może to też być jakiś projekt, który uruchomimy po to, żeby w przyszłości przyszłe inicjatywy nie skończyły się takimi błędami. Czwarty, najważniejszy krok to znowu jest działanie. Czyli ten plan, ten wspaniały plan, który zbudowaliśmy wcześniej, musimy po prostu wdrożyć w życie. Musimy zadbać, żeby on stał się rzeczywistością. Jeżeli sami popełniliśmy jakąś porażkę i chcemy taki plan wdrożyć wobec siebie, to tym planem może być na przykład notatka: więcej nigdy nie rób czegoś tam i zaglądanie do tej notatki regularnie. Tym planem może być lista kontrolna, którą przygotujemy po to, żeby jakąś czynność, która nam się wcześniej nie udała, tym razem wykonać w prawidłowy sposób. Nie wiem, czy zauważyliście, że w szpitalach często nad umywalkami czy w przychodniach są takie listy, takie plakaty powieszone, w jaki sposób należy prawidłowo myć ręce. Tak, to też jest plan działania, który ma zapobiegać błędom lekarzy, który ma zapobiegać porażkom pod tytułem ktoś z powodu brudnych rąk zakaził pacjenta. Więc to jest kluczowy krok w tej metodyce, żeby zrealizować to, co się wymyśliło. Bez tego cała ta nasza historia, bez tego wszystko to, co dowiedzieliśmy się na temat porażki, jest utracone, tak? Bo wiemy, a nic z tym nie robimy. Mam dla was pracę domową. Chciałbym wam zaproponować, żebyście przypomnieli sobie jakieś 3-4 swoje porażki. Mogą być z zupełnie różnych dziedzin. I żebyście do jednej z nich spróbowali przyłożyć 4Z. W efekcie wyciągniecie właśnie listę jakichś działań, jakichś czynności, które powinniście wykonać, żeby te błędy, które wyniknęły z tej porażki, w przeszłości się nie powtarzały. Później na podstawie tej listy przyłóżcie ją do pozostałych dwóch, trzech historii i zobaczcie, jak ta lista pomogłaby w tych historiach, żeby tych błędów uniknąć. Bardzo jestem ciekaw, co wam z tego wyjdzie i bardzo bym chciał, żebyście się tym ze mną podzielili. Zmierzając już do końca, chciałem wam przedstawić taką myśl Arianny Huffington. Arianna Huffington jest współtwórczynią dużego portalu internetowego Huffington Post. I ona powiedziała coś takiego, że porażki to nie jest coś, co jest w opozycji do sukcesów. To nie jest przeciwieństwo sukcesu. Porażki są po prostu częścią sukcesu. Ja się z tym absolutnie zgadzam, ale pod jednym warunkiem. Pod warunkiem, że wyciągniemy z nich jakieś wnioski i że to, co wyjdzie nam z tych wniosków, wdrożymy w życie. Dlatego bardzo was zachęcam do skorzystania z tej mojej metody, do wypróbowania jej, dlatego że dla naszego rozwoju nie ma nic lepszego niż dobra porażka. Dziękuję.